A ja mu nawet dałam na imię Johnny. I co? Jajko. Także alleluja, umarwuja. Nie, tfu, tfu, to było nieładne. A myszka Miki gra w guziki, guzik pęka, mycha stęka się odrodzi. Haj się mówi, Bazyl, haj. Nie? Uuu. A teraz moja dostojna Myrcia wygląda, jakby była w więzieniu za kratkami. A on jest tylko pod łóżkiem. Myrcia, ile dostałeś? Zawiasy? Nie no, zawiasy nie no, bo już siedzisz. Później ci posiłek może podam, co? Karmią cię dobrze. Nie tęsknisz za mamunią. Co? Oj się, kotku, trafiło. Ile? A, tylko miesiąc, to wytrzymasz, Mir. Hej, dzień dobry, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Już nie ma ostrości, już jest dobrze. I wiecie, co mnie zawsze rozwala w tej kamerze? Że w tej kamerze, zobaczcie, jak ja jestem blisko, nie? Jakbym nie wiadomo, jak trzymała, tak, nie? I żeby lepiej było widać, to ja muszę zrobić coś takiego. A na tej drugiej kamerze, którą mam, która ma szeroki kąt, to ja mogę trzymać ją dosłownie tak. No praktycznie tak jak teraz, o tu jest to zbliżenie, a kąt jest piękny i mnie całą widać, nie? Takie moje małe widzimisię od rana. Witam was bardzo serdecznie. Ja od rana robię przemeblowanie. Nie mamy kanapy, nie mamy niczego. Tu jest TV, Big Brother w tle. Nie, to powinno być tak, nie ta ręka. Kurczę, tak nie mogę już tą kamerą nagrywać. W ogóle ja chciałam przypomnieć, że mam 4 kamery i nadal w każdej wyglądam inaczej, więc dlatego tak to wygląda. O. Raz w miesiącu robię takie coś. Podnoszę dywan, wiecie, wytrzepuję, odkurzam porządnie i myję przestrzeń pod kanapą. Ja w ogóle sprzątam na bieżąco, bo mogę sobie pozwolić na to, żeby sprzątać na bieżąco. Tu mam odpadki bio do wyrzucenia i robię gąbki, ale nie nagrywam gąbków, bo uważam, że to jest bez sensu. Niedługo będę robiła sos do tego właśnie i zobaczcie, jak ja teraz dosyć potężnie wyglądam w tej kamerze i jak wezmę drugą, będę wyglądała inaczej. I to jest właśnie to, co wy mi zawsze piszecie, jak ja wrzucę zdjęcia na Instagramie, czy gdzieś się pokażę w całości. Znowu schudłaś! Nie. Ja od stycznia utrzymuję tą samą wagę. Wszystko zależy od tego, jak staniecie do zdjęcia, jak, nie wiem, się ubierzecie. I tak samo zależy wszystko od kamery, jaką wezmę, tak będę wyglądać. Więc za chwilę będę wyglądać zupełnie inaczej. I ta kamera, szczerze, jest naprawdę niekorzystna. No powiedzcie sami, to, że papę mam okrągłą, ja mam w każdej kamerze okrągłą, ale tutaj już w ogóle wybitnie. Dobra, przelecę tą podłogę, napiję się. No i tyle. Taki ekscytujący dzień od razu. No witam, makijaż 3-minutowy, dobra 5, no matko, to zwykle to samo, co zawsze, tak jak kobita się maluje po prostu. I wypróbujemy sobie tą moją lokówko prostownicę z Remingtona i ja już sobie ją uruchomię, ona się szybko nagrzewa. Tutaj jest taki dzyndzel, ona się otwiera, tu w środku jest guziołek, znaczy przycisk, wciskamy go i tutaj nam się teraz pojawia. I jeżeli chcemy zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę, to musimy tak tu przekręcić w prawo albo w lewo. I ona ma 230 stopni. Ja dzisiaj walę na 230 stopni i tak jak niektórzy robią w urządzeniach właśnie 180, 190 czy coś takiego. Moje włosy, kurczę, są takie, że na te 180, 190 to sobie możemy, wiecie, pogwizdać. O. Do tego w zestawie jest taka guma, którą nakładacie, a zaraz wam pokażę, co ja mam w ogóle na tym. Jaka była moja. Ale już wam jeszcze tylko chcę pokazać karton. Tak wygląda pudełko. I taka mała ciekawostka, jeżeli ktoś kupił, a nie zauważył tego, to jeżeli wejdziecie na stronę producenta, to przedłużą i tam się zarejestrujecie, to przedłużą wam gwarancję o rok więcej, także fajnie wejść, jeżeli ktoś ma, a nie wiedział, to fajnie się tam zalogować. To nie jest film sponsorowany, tak jak już wspominałam wcześniej. I spsikałam sobie włosy trochę czymś, drugi raz to dopiero używam, coś, co też jest przeciwdziała, wiecie, chroni przed uszkodzeniami termicznymi, takie z Nivea. Nie mam jeszcze zdania, bo tak jak mówię, używam to dopiero drugi raz. Te włosy są takie miękkie po tym i... No zobaczymy. I teraz tak, tą lokówko prostownicą możemy sobie wyprostować włosy.
jak i zakręcić włosy. Przez to, że ona ma właśnie takie fale. Ja lukówkę z Remingtona też mam. Sprawdza się idealnie i fajnie. A głównie mi chodziło o prostownicę. Ale stwierdziłam, że skoro jest takie dwa w jednym, to dlaczego by nie spróbować? Już mówiłam, że jestem ogromną fanką Remingtona. I ta prostownica, zobaczcie, w tym zapyziałym po prostu pokrowcu ma dokładnie 10 lat. Paula skończyła 28 lat i to było dokładnie na jej 18. I zobaczcie, jak ona wygląda. Ona tu jakby się popaliła, jakby nie wiadomo co. I wiecie, co jest najlepsze? Tutaj przemywałam oczywiście te płytki, żeby nie było, nie? Ale ja wam powiem, że ona ma naprawdę 10 lat w tej chwili. Kabel obrotowy, długi. Bajer i powiem wam, że ona gra i trąbi i naprawdę zarąbiście po prostu prostuje włosy, ale no stwierdziłam, że kurczę, po takim czasie to może jednak by wypadało już tego róbcia wymienić, więc mam nadzieję, że Remington, znaczy nie, inaczej, Remington może się nie zmienił, ale mam nadzieję, że moje włosy nadal mają te same wymagania, co? Zobaczymy. Skoczę na chwilę do łazienki, bo mi pranie skończyło, wywieszę i już będziemy próbować. Chciałam jeszcze powiedzieć, że to jest u mnie rzadko spotykane. Kto mnie zna i ogląda, ten powinien wiedzieć i zauważyć, że jestem pomalowana i dopiero robię włosy. Czego mój mózg nie potrafi zrozumieć, w jaki sposób inni tak robią całe życie. Naprawdę u mnie to jest raz na ruski rok taka sytuacja, po prostu nie chciałam was tutaj straszyć i tyle. I ja nie mam nic do nikogo, jeżeli ktoś tak robi. Mimo, że ja chcę teraz je tylko po prostu albo zakręcić, albo wyprostować i dla mnie to jest, no niezrozumiałe, ja się wtedy upocę, nie wiadomo co zrobię i dobra, no koniec tematu, no. Jakie to jest po prostu interesujące. I widzicie? Ona jest taka pofałdowana i to jest właśnie dwa w jednym, że zrobimy nią bez problemu lock i zrobimy nią bez problemu proste. Ja bym chciała zrobić sobie loki i tylko tutaj na tym kawałku włosa po prostu sprawdzimy sobie może czy ona prostuje, czy ona nie prostuje, jak to wszystko się sprawuje i nie, ja idę po lusterko. Kolczyki ściągam, to są kolczyki, które dostałam od Asi z Łodzi. Jeszcze raz bardzo serdecznie kochana, dziękuję. Pokazywałam to w ostatnim albo przedostatnim vlogu. I stwierdziłam, że czas przecież je założyć, więc dobra. Na tej stronie zrobimy sobie kawałek i przetestujemy, czy ona rzeczywiście prostuje. A na drugiej stronie zrobimy sobie... No prostuje, no co ma nie prostować? A na drugiej stronie zrobię sobie loki. I najlepsze jeszcze jest w tej prostownicy to, że ona ma tutaj takie ząbki w ogóle na całości. I co powoduje i ułatwia właśnie rozczesywanie. Tej mojej, tej starej, niezawodnej zrobiło się po prostu to, że ona trochę szarpała jednak i wyrywała czasami te włosy. Trzeba było bardzo, ale to bardzo uważać. Tutaj rzeczywiście tego nie zauważyłam, ale to jest jedno przejechanie. No prostuje, no co ma nie prostować, normalnie prostuje. I wiecie, co jest najlepsze jeszcze? W tej prostownicy tutaj jest takie coś na końcu, nie? I no jest to ciepłe. Jest to ciepłe. Opinie, jak widziałam w internecie, są różne, ale stwierdziłam, że chcę sama to zobaczyć i opinie są takie, że chodzi o to, że ten kawałek możemy właśnie sobie tutaj złapać zawsze, jak sobie kręcimy włosy, że nas nie będzie grzał. I przypomniała mi się taka akcja, jak kiedyś kupowałam garnek. Jezu, ja nie pamiętam, z czego to był garnek. To nie było nic rewelacyjnego, ale garnek kosztował naprawdę fortunę. I producent tam, pamiętam, zapewniał, wiecie, prawie krzyczał przez te swoje napisy reklamowe, że na pewno nie pokrywka się nie nagrzewa, rączki się nie nagrzewają, można bez problemu. Kuźwa, jak pierun parzył, to wiecie co? Dlatego w ogóle jak są tego typu rzeczy, to mi się śmiać chce, jak producent zapewnia, że nie parzy, to ja w ogóle nie biorę tego pod uwagę, bo wiem, że i tak będzie parzyło, więc dobra. No, no widzicie, no prostuje pięknie, ładnie, są gładziutkie, lśniące, nie ciągnie włosów, rzeczywiście ta szczota fajnie je czesze, nie wyrywa mi włosów i jest okej, więc dobra. Prostowanie mamy zaliczone, sprawdza się w tej kwestii idealnie, nawet jeżeli ktoś by chciał tylko i wyłącznie prostować włosy, no ale bez sensu kupować sobie takie coś tylko do prostowania włosów, nie? Chyba, że ktoś ma takie zachcianki jak ja,
Raz na ruski rok, tak, ja mam 15 rzeczy do czesania, talgen teaser i grzebień. Moje włosy bardzo lubią grzebień, kiedyś w ogóle nie lubiłam grzebienia. Dobra, bierzemy sobie pierwsze, lepsze pasmo, zobaczymy tylko, czy to rzeczywiście działa. I ja idę sobie zrobić właśnie loki, bo tu nie ma być żadna, wiecie, recenzja ani nic. Znaczy recenzja, no mała recenzja po prostu, żebyście też zobaczyli sobie, czy to działa, czy to nie działa, czy to ma sens, czy to nie ma sensu i o. No jest lok, jest. Jest lokuniu, więc dobra. Ja idę już z tym, jak to się mówi, bardzo po polsku i bardzo dosadnie do kibla. I sobie zakręcę łeb. I... No. Jestem wylokowana. Powiem wam, że to jest do ogrania. Bardzo fajnie się tym kręci włosy. Taki zrobiłam sobie delikatny, subtelny efekt. Ten pierwszy coś tu zadziór się chyba za bardzo zakręcił, ale to jest metoda prób i błędów. Będziemy nad tym pracować. I musicie wyczuć, jakie pasma chcecie. Lepiej się kręci trochę cieńsze niż grubsze. Jednak szybko to idzie. Raz, dwa, później sobie opracowujecie, wiecie, w którą stronę chcecie kręcić. Nawet możecie tak od dołu, nie musicie tego od góry. Fajnie jest to wyprofilowane, także raz, dwa się to robi. Wystarczy, że się tylko dogadacie z nią i opracujecie sobie kilka razy. Jeden lok w tom, drugi w tom i wtedy będziecie wiedzieli, jak chcecie, więc naprawdę jestem bardzo zadowolona ze swojego urządzenia. Remington. No od lat. Wierna fanka. Z jakiś tydzień dobry temu wrzucałam wam na ręczniku papierowym mniej więcej coś takiego. Jezu, ja nie chcę tego dotykać. No tu jest jedno ucho. Jak mi to wejdzie w dłoń, to ja się po prostu wścieknę i nawet nie zamierzam po prostu... Ja go wtedy chyba wyrzucę już po prostu, no. To wszystko przez koty. Taka była bitwa, że wpadli w niego i go połamali, rozumiecie to? Moją myszkę Miki po prostu. O. O. Widzicie? Widzicie tu? I ten długi kikut to jest dzieciątko, które mi urosło, takie duże. I oni, francole... No nie chcę już nazywać brzydko. Chociaż można by było. No wpadli, była bitwa i ja patrzę, a on leży rozgogolony, porozkładany na części pierwsze, nie? I właśnie z jakiś tydzień temu zdarzyła się pierwsza akcja, bo on ma jeszcze jedno ucho, którego tutaj nie ma, które odpadło wczoraj. A dzisiaj była taka bitwa, że on może wczoraj już był naruszony przez nich, tylko dzisiaj się... No ale nie, no było bieganina, wpadłam, patrzę, kaktus leży, nie? Oni zdziwieni. No co? Super. A jeżeli chodzi o tego kaktusa, to on ma takie małe, mikroskopijne igiełki. Jeżeli kiedykolwiek, komukolwiek, w cokolwiek weszły te igiełki, to wiecie, o czym mówię, dlaczego ja nie chcę go dotykać. Kiedyś przez kilka dni po prostu, tu na dłoni, cały czas miałam małe igiełki i musiałam je wyciągać pensetą. Ręczniki mi się suszą. Nie patrzcie na moje brwi, których tutaj... Jest wszystko porozmazywane, pewnie to w kamerze widać, bo walczyłam tutaj. Ten mój lok taki był subtelny i fajny. Fajna jest ta lokówko-prostownica. Ostatni fragment filmu to było chyba rozpacz nad tym, nad kwiatem. I ja chyba nie powiedziałam, że na Instagramie daliście mi właśnie wtedy w odpowiedziach bardzo dużo porad na temat tego, co z nim zrobić, bo nie wiem, co z nim zrobić i zrobiłam z nim to, co mi poradziło większość ludzi i mam nadzieję, że ta myszka Miki gra w guziki, guzik pęka, mycha stęka się odrodzi. Jest 23, właśnie zmywam makijaż i w sumie to idę już się położyć do łóżka. Nie będę już dzisiaj nic więcej robić, bo jest chyba 23:25 już czy coś takiego. Więc umyję się szybko, zmyję makijaż i widzimy się w jutrzejszym vlogu, więc nie przedłużam. Jaki vlog był, każdy widzi. Ale mimo wszystko poproszę o kciuka do góry. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć.